Latosze Pszyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Latosze Pszyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw, na warstwie się nie spiętrza. Otwarte! To ja, panna Inga! No przecież mówię, że otwarte jest, no! A co to? Nie ma tu nikogo? Tu leżę! Gdzie, panie dziadku Jacku? No pod oknem leżę, przy kaloryferze. Aha, rozumiem. Zimno panu. Ja też w zimie cały czas leżę przy kaloryferze, jak śwista. A w ogóle nie jest mi tak zimno. W moich żyłach płynie gorąca krew, która grzeje mnie nawet w największe mrozy, w niezapomnianym roku 1906 na przykład. Chyba piątym. Właśnie, że w szóstym. Trzeba pani wiedzieć, panu Ingo, że wszystkie lata, począwszy od 1901 do 1917, są niezapomniane. I nie będziemy do nich wracać. Różnie to bywa, panie dziadku Jacku. Dla mnie na przykład niezapomniane lata to od 1939 do 1945. Tak? A co to takiego ważnego się wtedy zdarzyło, że są dla pani takie niezapomniane? No wie pan? Niemcy na przykład napadli na Polskę. Tak? No i kto wygrał? Niemcy. No cholera, naprawdę, no to pech, prawda? Niech pan tak się nie martwi, bo w 1945 Rosjanie dali im takiego łupnia, że do dzisiaj nie mogą się pozbierać. Kto? Rosjanie, prawda? Tak, Rosjanie. Ale przerwałam panu, panie dziadku Jacku, tym pytaniem. Proszę, tak. Jakąś taką bardzo ciekawą anegdotę. A jaką? Nie wiem jaką, bo jej pan jeszcze nie powiedział. No to jest idiotyczne. Zachowałem się jak kretyn, który zaczyna i nie kończy. Zaczynanie i niekończenie tego, co się zaczęło, jest naszą największą wadą narodową, która nas kiedyś wykończy. Tak się już zresztą zaczęło. A na czym to ja skończyłem? Właściwie ledwie pan zaczął. Powiedział pan tylko w niezapomnianym roku, tak? 1906. Tak, to już wiem. W niezapomnianym roku 1906 przez całą zimę ogrzewałem własnym ciałem mojego bezpośredniego przełożonego kaprala Jedziniaka, prawda? I nie ubierali się futra, ciepłe szynele, rękawice, a kapral Jedziniak zarzucał mnie sobie na plecy i szedł do ataku z wysuniętym tym magnetem. Ciepło mu było jak w uchu. Oczywiście, gdy wiosną stopniały mandżurskie lody, kapral zrzucił mnie z siebie w błoto jak stary, niepotrzebny łach. Ja wyobrażam sobie, ile było złośliwych plotek na wasz temat. No tak, i to w obu armiach, w naszej i w japońskiej. Japończycy mówili o mnie, a co to ta ciota, prawda? Czy jakoś tak. No w każdym razie po japońsku mówili. Jakie to wstrętne, żeby mówić tak o stuprocentowym mężczyźnie. Nie. Ale skoro jest pan taki gorący, to czemu leży pan przy kaloryferze? Bo ja nie mogę wstać. Aha, korzonki, te lumbago. Nie. Gościec. Nie. Artrecy. Ale skąd zdrów jestem jak król, tylko ten bałwan na ulicy przywiązał mnie drutem do grzejnika na rozkaz prezydenta. O Boże, za co? Za poglądy. Jestem więźniem sumienia. I bohaterem. Ale co pan takiego zrobił naszemu ukochanemu prezydentowi, że się aż
tak na pana zdenerwował? Nie, no tam nic takiego. Przygotowywałem zamach stanu i przejęcie władzy przez huntę pod moim dowództwem. I to właśnie tak wkurzyło Grzegorza. Przecież nasz prezydent nie ma na imię Grzegorz. No ale będzie miał. Grzegorz startuje w wyborach. To już pani, panno Ingo nie wie, co pani podpisuje. Przecież postawiła pani krzyżyk na liście, prawda? Racja. Szkoda, że nie wiedziałam wcześniej, co on z panem zrobi. Ja, tam nie jest tak źle. To w końcu tylko areszt domowy, prawda? Ale co panią do mnie sprowadza, panno Ingo? Przyszłam panu powiedzieć, że znalazłam pracę. Niesamowite, w pani wieku. I to jaką? No, to jaką, prawda, jaką? Pamięta pan tę budkę z warzywami na rogu? No oczywiście, to jest niezapomniana budka. Ile to razy brałem stamtą darmową nać, obierki albo i całe zgniłe ziemniaki. O, pani Buba ma dobre serce, ogromne piersi i łeb na karku. Zgadza się. I właśnie nasza pani Buba z dnia na dzień przerobiła swoją budkę na elegancki seks shop. Bo właśnie. No, tam, gdzie przedtem była taka odrapana tablica, jest teraz kolorowy neon. A tam, gdzie przedtem leżały ziemniaki i cebula, mamy teraz kolorowe wibratory, sztuczne części ciała i kasety wideo. A co jest tam, gdzie była nać? Tam jest toaleta. Ja wiem, bo ja od tygodnia pracuję tam na pół etatu. I co pani tam robi? No, wszystko robię. Sprzedaję, doradzam, konsultuję, pocieszam strapionych, ośmielam nieśmiałych, a przede wszystkim, wie pan, przesypuję lalki talkiem. Tak, lalkę wybrają? Nie, odwrotnie, lalki talkiem. Aha. Takie, wie pan, gumowe, żeby się nie sklejały. Aha. Wszystko panu pokażę, panie dziadku Jacku, jak tylko skończy pan tę odsiadkę. Ech, pobawiłbym się taką lalką nawet już teraz. Człowiek nudzi się w więzieniu. Przyniosła mi pani taką jedną, co panu Ingo, jedną lalkę. No. Pani Buba patrzy mi na ręce, ja nie mogę. Wie pan, ile kosztuje taka lalka? No nie wiem, ja no. To cała moja renta. To znaczy, że takiej lalki nie powinien kupować sobie jeden emeryt, tylko powiedzmy, no, z 15, prawda? Wtedy każdy mógłby bawić się nią dwa razy w miesiącu, co jest w tym wieku zupełnie zrozumiałe i wystarczające. Ciekawy pomysł. Pani Buba mnie za to złoci. W naszym osiedlu mieszka bardzo dużo takich wielu emerytów, których po prostu nie stać na uprawianie seksu. Może, jakaś szkoda. No. Ach, jaki to będzie teraz ruch w interesie. No. O, a pani co tutaj robi? Kto panią tu wpuścił? Było otwarte. No to jeszcze nie znaczy, że wszędzie tam, gdzie jest otwarte, można sobie wchodzić, jak w zasadzie do stodoły. Ale ja pukałam. I co? Co? No pan dziadek Jacek powiedział, że otwarte. Więzień Poszeprzyński Jacek nie ma tu nic do gadania. Odwiedziny są w każdą niedzielę od 7 do 9 rano. Ja przepraszam bardzo, nie wiedziałam. Już idę. Przyjdę pojutrze z cebulą. Do widzenia. Och, Matko Święta, ależ ona wygląda jak stara gumowa lalka z seks shopu. Przestań, Marlo. Nie bądź złośliwa. No, zamknij się. Jak śmiesz tak mówić o przyszłej minister edukacji. O Jezu! Czego Jezu! Się drzesz? Co mama tak ryczy? Udlewam krem kręgiek. Pokaż. Tu.
Odgryzłam sobie spory kawałek. No tak, rzeczywiście, to jest to idiotka, no. Zamknęła gębę, trzymając język wysunięty do przodu. No jak można być takim gamoniem? I debilem. Tak, i to ma być pierwsza dama naszego biednego, ale w zasadzie polskiego kraju. No, kiedy to tatu, kiedy dostanie prezydentem, najprawdopodobniej cię wygoni. Cicho! Wstańcie wszyscy. Zaczynamy powstanie. Co? Powstanie? No, no, bardzo lubię wszelkie powstania. A powstania lutowego jeszcze nigdy u nas nie było. Było styczniowe, było listopadowe. Tak, ja jak sobie pomyślę, jakim ja krajem będę rządził, jakimi ludźmi, co mi tu ojciec pieprzy? Nie powstanie, zaczynamy, tylko powstanie. Za tej prezydentury są posiedzenia, a za mojej będą powstania. Wszyscy będą stać i to całymi godzinami, aż im nogi w tyłki w zasadzie powrastają. Koniec z tym rozwalaniem się po fotelach i po kanapach. Na siedząco jeszcze nikt nic mądrego nie wymyśli. A na leżąco? No to by było poleżenie, prawda, tatusiu? Na leżąco też nie. A gdybyśmy tak tylko uklękli? Co, przede mną? No, oczywiście. Nie, na razie wystarczy powstanie. Maurycy, tak? Odwiąż dziadka, żeby też powstał. Ale pilnuj, bo ucieknie. Zostanie dezerterem i jeszcze się gdzieś powiesi. Tak jest. Strasznie zrętwiał mi okcie, prawda? O, popatrzcie, tak mi wyrosły w parkiet, że aż się porobiły dołki. No to świetnie. Zaraz po powstaniu zagram sobie w golfa dla relaksu. Chyba w durnia, wiem. Tak. Zagrajmy wtedy w durnia albo w salonowca. Cicho, wszyscy. Zaczynamy. Tematem dzisiejszego powstania będzie polityka zagraniczna naszego ukochanego w zasadzie kraju. Niech żyje! Jak się ojciec nie zamknie, to każe ojca zakneblować. Udzielam głosu pierwszej damie. Moim skromnym zdaniem polityka zagraniczna polega na tym, żeby przyjaźnić się najprawdopodobniej ze wszystkimi. Nie, z muzynami też. Aha, oczywiście. Aha. Trzeba się im podlizywać, mówić, że są biali i tylko brudni i że to kiedyś zejdzie i kombinować, jak tu pożyczyć od nich pieniądze. Ja się z tym zgadzam obiema rękami. Tak. A co z żółtymi? Żółtym można mówić, że są pod spodem czarni. A jeszcze bardziej pod spodem biali. A biały? Ale ty głupia jesteś. Białym nic nie trzeba mówić, biali są w porządku. Tak, no to jest w zasadzie jakaś taktyka, prawda? Boję się tylko, że jak już pożyczy się pieniądze, to po jakimś czasie zaczną się upominać, żeby im oddać. Ale co ty? Najważniejsze, żeby dali. Zaraz potem ogłosi się niewypłacalność, prawda, i ucho od śledzia. No, pomyśl tylko, jak możesz oddać pieniądze, prawda? Myśl, jak możesz oddać, kiedy ich nie masz? No do tej pory wszystko gra. Ale wtedy przestaną nam pożyczać. I z czego będziemy żyć? No właśnie, i to jest problem. Mają, a nie dają, prawda? W każdym razie po dobroci, a naród głoduje, a jak Polak głodny, to zły. Żeby tylko nie zaczęli się buntować. No to coś ty, Marylo, to właśnie dobrze. Dobry prezydent wskazuje swemu złemu narodowi prawdziwego wroga. Tak, Mandżurię. No, można i Mandżurię, ale to w zasadzie za daleko. No, na głodniaka naród tam nie zajedzie. A co to? Nie mamy już bliższych sąsiadów? Są ruskie pepiki, szyfaby. A czyli, Grzesiu, krótko mówiąc, będzie wojna i to ze wszystkimi naraz. Tak, no to co? No to co? No to co? No to przecież taka wojna
wojna to jest świetna rzecz. Jak wygrasz, to zabierasz wszystko, co chcesz. A jak przegrasz? No to jeszcze lepiej. Wtedy dopiero zaczynają ci płacić odszkodowania i to przez długie lata. Mało tego, wszyscy ci współczują, że przegrałeś. Ale ty przecież pierwszy napadłeś. No idioci. No w zasadzie tak. No w ogóle nie wiecie, na czym polega polityka międzynarodowa. Trzeba najpierw doprowadzić wszystkich sąsiadów do szewskiej pasji, a samemu udawać niewiniątko. No i są na to sposoby. A ja nie wyobrażam tobie, jak można Czego? Takich Czechów wyprowadzić z równowagi. Oni są tacy spokojni. No wszystko zależy od dobrego ministra spraw zagranicznych. Powinien to być wyjątkowo obrzydliwy facet. O bardzo nieprzyjemnym głosie i odpychającej powierzchowności. A już najlepiej, żeby mu jeszcze dodatkowo śmierdziało z gęby. O, to ja rozumiem, do czego zmierzasz. Brawo, Grzesiu. A ja nie. No to ty lepiej zamknij gębę. Zamknij się, córeczko, ale ostrożnie. Najpierw schowaj, prawda, i czekaj, ja ci wepchnę do tyłu, bo znowu sobie odgryziesz kawałek. Wystarczy w zasadzie po jednej oficjalnej wizycie takiego ministra w Moskwie, Pradze i w Berlinie i już mamy samych wrogów. A po drugiej mamy już wojnę na całego. No, ale skąd tu wyciągnąć takiego najprawdopodobniej partyjca? Tak, no to racja. Właściwy człowiek na właściwym miejscu to najważniejsze. Ja mam! Mam! Pan Słowikowski, prawda? Kto? A kto to jest Słowikowski? No jak to, zapomniałeś? Tato, pan Słowikowski to jest ten facet, który na naszym osiedlu zaczaja się na kobiety, staje przed nim i rozchyla płaszcz. Tak. A jak mu gęby jedzie. A ty niby skąd o tym wiesz? Bo właśnie wczoraj się na niego natknęłam, no. Nic nadzwyczajnego, dosłownie rzuciłam tylko okiem i poszłam. Ojcze... No w zasadzie gratuluję. Serdecznie dziękuję. Gratuluję, to genialny pomysł. Przecież wystarczy tylko sobie wyobraźcie, na lotnisku w Pradze ląduje nasz rządowy samolot. Wszyscy czekają, orkiestra zaczyna grać. Wielka gala, korpus dyplomatyczny i tak dalej, harcerki z kwiatami. A tu nasz minister Słowikowski wychodzi z samolotu i rozchyla płaszcz. No tak, no to już koniec. Czegoś takiego żaden naród drugiemu narodowi nigdy nie wybaczy. Trzask, praki, rozchylaj po wszystkim. Rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszewszyński, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. Bez nas wiele spraw nawarstwia się z pietrza. Nawarstwia się z pietrza.